Kriezelek sprytnie w ten sposób z Antonio Lopezem, no i czujnie Torunianie w tej sytuacji. Do końca Michał Wojciechowski. Daniel Gajego indywidualnie próbował do samego końca, no i widzieliśmy, jak wiele zagrożenia teraz dla defensywy gospodarzy stworzył Kolumbijczyk. Dostąpił zaszczytu gry w pierwszej reprezentacji, ale teraz gospodarze, uderzenie w sam środek bramki, no ale Adriano, groźny strzał, starał się tam przeszkadzać Adriano. Również kolejni zawodnicy, teraz szansa dla gości. Teraz daleka piłka od naparły. Nie udało się Wojciechowskiemu utrzymać przy piłce. No a po drugiej stronie widzimy, jak się to wszystko kończy. 1-0, gospodarze wychodzą na prowadzenie tej drugiej fazy gry. No i pokazał nam się wtedy z bardzo dobrej strony. Teraz natomiast pokazał się Iwan Felis, jeżeli dobrze dostrzegłem, tym swoim uderzeniem atomowym. No a teraz mamy bramkę na 2-0. Gajego odbiega od piłki, Mrówczyński krótko jeszcze. Gracz z numerem 92 ponownie powalony na ziemię. Teraz szansa dla gospodarzy. Ta piłka zmierza do siatki niechybnie. 3-0, więc tutaj rozwiązują. Może nie worek z bramkami, ale trafiają gospodarze. Teraz wysoko i Szczepaniak i grający z numerem 17 Krzysztof Elsner, natomiast gospodarze wychodzą, oni z tymi kontrami potrafią szybko się przemieścić, potrafią znaleźć tam odrobinę wolnego miejsca, no i widzimy, jak się to kończy, ta współpraca Adriano i Alastariego, że w tym meczu kontrolują to wszystko, co się dzieje na parkiecie. Teraz Konstrak ponownie ma tam trochę miejsca, no i widzieliśmy w tej sytuacji Paweł Kaniewski, zdecydowanie błąd teraz Torunian. Nie wolno takich przestrzeni nikomu zostawiać. Paweł Kaniewski potrafi uderzyć z dystansu. Ma kilku młodzieżowców, którzy coraz śmielej puchają do tej pierwszej drużyny. To z pewnością bardzo dobra wiadomość dla całego polskiego futsalu. O tym za chwileczkę. Teraz próba gości. Jedna z najlepszych w całym chyba spotkaniu. Zobaczymy, czy dzisiaj jest to już ta ekipa, która zwłaszcza w tej fazie play-off, która będzie trochę innym graniem, będzie jednak w stanie o te najwyższe laury powalczyć. Aczkolwiek niektóre źródła wskazują, że te dwie bramki w drugiej połowie bramkami samobójczymi, ale także na te trafienia trzeba zapracować w pewien sposób. Tutaj już natomiast żadnych wątpliwości chyba nie ma przy tym golu. Jeszcze oczywiście do powtórki co najmniej się wstrzymamy. 2 minuty 38 sekund do końca rywalizacji. No a teraz widzieliśmy, jak się to wszystko zakończyło. Trochę ta sytuacja zaskoczyła mnie tutaj, przyznam szczerze, no ale Torunianie zdobywają bramkę 6-1, tak jest. I Krzysztof Elsner strzelcem tego gola po tym szybkim wznowieniu. Teraz jeszcze jedna próba, no i widzimy, trafia po raz kolejny Sędlewski, drugi gol tego zawodnika w tym spotkaniu. Szuka jeszcze kolejnej bramki Pedrinho. On w ostatnich tygodniach głównie asystentem przede wszystkim. Teraz cieszy się z trafień kolegów, bo dla niego to równie duża satysfakcja jak same bramki. Dzisiaj Pedrinho nie trafia, trafiają koledzy Jakub Raszkowski, Mateusz Madziąg, Kasper Sędlewski, Paweł Kaniewski. No tych strzelców jest kilku.